Z okazji 1 września, daty szczególnej w polskiej historii, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie poświęcone pierwszym dniom II wojny światowej, dramatycznym wydarzeniom, jakie dotknęły mieszkańców Sieradza i ościennych miejscowości, sytuacji wojskowej, działaniach zbrojnych, jakie miały miejsce oraz ich tragicznych skutkach. O atmosferze tamtych dni, strachu, ofiarach, okolicznościach dramatycznych zdarzeń i panice opowiadali znany historyk i regionalista Jan Pietrzak oraz wyjątkowy poszukiwacz historii Maciej Milak. Ich opowiadania i prezentacje często nigdzie nie publikowanych zdjęć wzbudziły jak zwykle dużo emocji i zainteresowania zgromadzonych. Halo, tu marszałek, wszystkie rozbójnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wstał do nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Na temat sytuacji ludności cywilnej i atmosferze w dniach od 1 do 5 września opowiedział nam Jan Pietrzak. 1 września w Sieradzu, tak gdzieś do południa, wszyscy wiedzieli, że ta wojna wybuchła, ale jeszcze się nie czuło tej wojny. Dopiero w godzinach popołudniowych, kiedy po bombardowaniu Bielunia rano o 4:40 przez niemieckie Luftwaffe, uchodźcy zaczęli przychodzić do Sieradza, czy wcześniej jeszcze przyjechali samochodami, ale swoje zrobiło właśnie te tłumy, które zaczęły przychodzić do Sieradza. Zapanowała panika. Zapanowała panika i Sieradzanie masowo zaczęli opuszczać miasto, wyjeżdżali czym się dało. 2 września jest prawie miasto całe puste, ponieważ wojsko już wcześniej, kiedy 31 pułk został zmobilizowany, oficerowie wiedzieli, co będą robić, że tutaj na linii Warty rozegra się główna bitwa. Urzędy praktycznie przed wybuchem wojny się ewakuowały, nieliczni tylko, ja tu przeczytam relację córki jednego z nauczycieli, który czekał do końca, bo wypłacał pieniądze. Był dyrektorem szkoły. Wiadomo, że nauczyciele tak samo przed wojną, jak i dzisiaj, mieli płacone z góry i czekał, że jeszcze ktoś przyjedzie. Oni dopiero na wieczór już ledwo tam im się udaje jakąś podwodę prawda, załatwić. Natomiast 2-3 września to są pustki, ale są też grabieże. Miasto jest puste. 4-5 września miasto praktycznie jest puste. Nie ma policji, bo już policja wychodzi wcześniej. Praktycznie wszyscy uciekają. Jeżeli zostają, to ci, którzy chcą zrobić interes. To są jakieś złodziejaszki drobne, to są różni ludzie, którzy wiedzą, że oficer poszedł na wojnę i wiedzą, jak był umeblowany, bo był u niego na przykład, mył tam szyby, czy coś mu pomagał, sprzątał i wynoszą meble. Także takie rzeczy się zdarzały, ale to jest normalne na wojnie, to nie jest specyfika Sieradza. 4-5 września to są ciężkie walki. Dzięki uprzejmości Macieja Milaka usłyszeliśmy interesującą historię dotyczącą działań wojskowych ze strony wojsk niemieckich, sytuacji w szeregach polskiej armii, szczególnie w oddziałach stacjonujących w Sieradzu. Trzeba przybliżyć wszystkim mieszkańcom Sieradza, że przechodząc przez jakieś miejsca, obok jakichś miejsc ulicami, że tu 1 września, 2, 3 do 6 września coś się działo, że a tak jak na przykładzie chociażby Warszawy, kiedy rzeczywiście w czasie Powstania Warszawskiego wiele rzeczy się tam działo, wiele ludzkich dramatów i ludzie dziś przechodząc tymi samymi miejscami nie zdają sobie do końca sprawy. Myślę, że takiego może zakresu wielkiego jak do Warszawy to nie mieliśmy. Natomiast
Tym niemniej dobrze by było, żeby też mieszkańcy zawsze co roku w pierwszych dniach września przypominali sobie o tych wydarzeniach, które tu były, a przecież jak pamiętamy o Sieradz toczyły się walki 4-5 września pod Sieradzem właściwie, bo Sieradz był już opanowany przez Niemców, tym niemniej no, mieszkańcy przeżywali różne katusze, przede wszystkim związane z ucieczką, później powrotami, odnajdywaniem swoich domostw, często spalonych. I ten cały tragizm właśnie obrazuje jakby tym wydarzeniom z września 1939 roku. Na zakończenie spotkania uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli pozyskany ze Stanów Zjednoczonych film archiwalny dotyczący okoliczności wybuchu II wojny światowej.